Hej, witam się z Wami w, no myślę, że dosyć smutnym odcinku, niefajnym. Nie chciałam go nagrywać. Ja go nie chciałam nagrywać. Mama mnie namówiła, powiedziała: Kinia, nagraj, dzielisz się swoim życiem praktycznie całym. I ten film może pomóc wielu osobom, więc przemyślałam to i pomyślałam, że faktycznie powinnam to zrobić. Nie chciałam tego zrobić ze względu na to, już dostałam jeden komentarz, że już coś udaję dla fejmu i mnie już, wiecie, tak zmieszało i mówię, nie chcę robić sztucznego rozgłosu, ale faktycznie film może być dosyć pomocny. Nie chcę robić żadnych cięć, nie chcę, wiecie, montować tego jakoś, żeby to były, nie chcę, żeby to było sztuczne ani nic. Słuchajcie, jak widzicie po tytule, ona nie wybiera. Kto nie wybiera? Depresja nie wybiera. A szczególnie nawrót depresji. Ona zawsze wraca, jeżeli już ją macie, to ona wraca potem, każdy nawrót jest silniejszy. Mam takie wrażenie i teraz mocno mnie rozłożyło po prostu. Też dużo wzięłam na głowę. No ja nie wiem, co mam mówić, no. Uśmiecham się, ale to wiecie, wyjechałam, bo wiedziałam, że już muszę zawalczyć o siebie, że już muszę, że te myśli już tak, wiecie, się kłębią, są intensywne, więc wiedziałam, że już muszę coś zrobić, musiałam, no po prostu wiedziałam, że muszę coś zrobić, żeby poczuć się lepiej. Oczywiście jest terapia, są leki, ale taki, pomyślałam, że ten wyjazd, i też skonsultowałam to właśnie z moją psychoterapeutką, że ten wyjazd może naprawdę pomóc, więc niby jestem tu na wakacjach, ale w szczytnym celu. Słuchajcie, depresja nie wybiera i ktoś na przykład pisze, jak to możesz mieć depresję, masz pieniądze, sławę, super rodziców, ona nie wybiera. Ona, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Nagle budzicie się, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dzień szósty, no czujecie się tak samo, czujecie pustkę, czujecie smutek. Ona ma różne objawy. Możecie, ze mną mogą nawet tego nie zauważyć, bo wy możecie być uśmiechnięci. W ogóle każdy na przykład kojarzy depresję z tym, że zawsze chodzicie na przykład niepomalowanym, nieogarniętym, rozczochranym, śmierdzącym w takich samych ubraniach. Ona tak nie wygląda czasami. No oczywiście, no, czasami tak wygląda, ale dosyć często nie da się poznać, że ktoś może cierpieć. Więc mówię, czujecie jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień, no sobie tłumaczycie, o, teraz byłam zmęczona, miałam dużo pracy, dlatego tak się czuję. I też tak sobie tłumaczyłam i za późno się obudziłam, że o, to jednak jest ona. No i właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, że ten smutek, albo ta pustka, albo jakieś rozdarcie emocjonalne, nie cieszy Was nic, bo tutaj tak było, no mnie cieszyło to wszystko, to całe życie, a nagle po prostu, no wszystko straciło, tak wiecie, straciło w oczach, straciło barwy, mi już było obojętne tak naprawdę wszystko. Byłam taka, wiecie, obojętna, bardzo mocno pusta tak w środku, czułam taką pustkę. No oczywiście jeden dzień tutaj i to nie pomoże, dalej czuję, nie czuję się super, ale mam nadzieję, że chociaż ten wyjazd trochę pomoże. Oczywiście terapia jest bardzo wskazana przy depresji. No jeżeli wymaga tego stan, no to oczywiście powinny być też leki, ja mam leki. No i co, wniosek z tego jest taki, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli właśnie czujecie, że coś się dzieje, od razu się zgłaszajcie, proście o pomoc, bo może być za późno, o, naprawdę może być za późno. Mówię to Wam z ręką na sercu i aż mi się płakać chce, jak myślę. Na pewno ten film oglądają osoby, które czują, że coś jest nie tak i to jest do Was, słuchajcie, patrzę prosto na Was i mówię, proście o pomoc, szukajcie i idźcie do psychologa. Jeżeli nie, to nawet do psychologa szkolnego, do psychologa na NFZ chyba, tak? Czy jakoś, wiecie, tak, żeby nie płacić, na pewno są, jest taka pomoc, uzyskacie taką pomoc, też są telefony zaufania. O ile dobrze pamiętam, numer chyba 116, 111, nie pamiętam chyba dobrze, ale telefon zaufania, nie wiem. No proście o pomoc, nie bójcie się o tym mówić, dlatego mówię tak sobie też po tym, że sobie pomyślałam, że ja przełamuję tematy tabu, o wszystkim mówię, a jakoś tak trudno mi powiedzieć o tym, bo te zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne nie są, są takim tematem tabu w Polsce, że nikt o tym nie mówi, udaje, że tego nie ma, udaje, że tego po prostu nie ma, a to jest i to jest takie, to jest normalna choroba, jak każda, wiecie, inna, ona nie powinna być
takim mocno tematem tabu. No macie grypę, no to mówicie, że macie grypę. Macie depresję, to mówicie, że macie depresję. I nie powinno to być właśnie, to mnie boli, że to jest takim tematem tabu, że ktoś coś mówi, że ma depresję, aha, daj spokój, będzie dobrze jutro, nie przeżywaj, będzie dobrze, gorszy dzień masz, a nie, robisz to specjalnie, żeby zwrócić na ciebie uwagę. No ja właśnie już miałam taki komentarz, że robię to właśnie, że dla fejmu, także co mam więcej powiedzieć? Jeszcze raz wam mówię, szukajcie pomocy, gdzie tylko możecie, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak. Będę chyba kończyć ten film. Nie chcę, żeby on był jakiś długi, żeby gadać specjalnie, jakby wiecie, żeby wydłużać. No. Także co? Po prostu potrzebuję chwili takiego wytchnienia. Mam nadzieję, że to pomoże. A jak nie pomoże, to będę próbować dalej, bo jestem silna babka i dam sobie radę. Także trzymajcie za mnie kciuki. Kończę, bo już mi się łzy nasuwają do oczu. Trzymajcie się.